Dobry wieczór, witajcie. Hej. Słuchajcie, dzisiaj inny temat z innej beczki. Mi się kamera porozkręcała. Temat z innej beczki. Dzisiaj coś innego zrobimy. Co, to wam nie powiem. Zróbmy to na razie zagadką dla was. Ja coś będę dzisiaj działał, a wy dajcie znać w komentarzach, czy się domyślacie. Ja wam tylko podpowiem. Jakiś czas temu prosiła mnie o to żona, więc... Wiecie panowie, jak to jest. To taka rada na przyszłość. Jak żona o coś prosi, to fajnie to zrobić. Powiem tak, szczęśliwa żona to spokojna głowa u męża. To taka rada na przyszłość. Dobra, patrzcie, co ja tutaj robię. Dzisiaj się zainstalowałem w królikarni. Tutaj oświetlenie takie, żeby wam nie mrugało, bo jest tutaj LED-owe oświetlenie, ale zauważyłem na ostatnim filmiku, że strasznie to mruga. A nie chcę, żeby to było nieprzyjemne dla oka oglądanie. Więc może troszeczkę słabsze oświetlenie, ale takie, które nie powinno mrugać. Zaczynamy pracę. No dobra, uprzątnijmy sobie miejsce pracy, bo tutaj ścielone królikom było, więc troszeczkę słomy jest. Ja lecę po deseczki, raczej po kantówki. Nie wiem, czy to będzie podpowiedź. Kolor będzie czarny mat. Tutaj mam już mniejsze elementy i większe, więc zabieram się do pracy. Leci? Cały czas, już jest 35 sekund. Okej. Okay. Czekaj, by się rozśmiał. Kochani widzowie, no i tak to wygląda mniej więcej. Maluję tutaj. Niestety nie pokazuję wam wszystkiego, bo popatrzcie. Całe czarne ręce i bałem się, że kamerę ubrudzę. Korzystając z chwili, że mam teraz moją prywatną operatorkę, moją żonę. To tutaj... to tutaj nakręcimy chwilę. Nie zobaczycie wszystkiego. Hello. Nie zobaczycie, to jest właśnie Dominika, moja żona. Nie zobaczycie wszystkiego, co będę robił, bo za dużo bym wam zdradził. Kurczę, coś mi ta kamera świruje na mrozie. I to, co moja żona tutaj była operatorką, chyba nie do końca się nagrało, więc powtórzę wam to. Nie pokażę wam więcej, z premedytacją. Mam nadzieję, że to, co zobaczyliście, wystarczy, żeby się wam udało zgadnąć, co ja teraz tworzę. Dużą podpowiedzią wydaje mi się jest to, że nie tworzę tego dla siebie ani dla żadnych zwierzaków, tylko jest to tworzone na prośbę mojej żony, więc nie będzie to żadna woliera, nic związanego ze zwierzakami, może tak. Więcej nie powiem, bo zdradziłbym cały koncept, więc tyle wystarczy. Zerknijcie tylko, co mi się udało zrobić. 3/4 puchy farby poszło, tu jest troszeczkę elementów, tu jest dalsza część. Może tak pokażę. Tu jest kilka kantówek i tam. To jest czarny mat
więc jak się przyglądniecie już w niektórych miejscach, tak jak tutaj już tak fajnie wysycha i to taką matową strukturę fajną to drzewo będzie miało. Tutaj może będzie lepiej widać. O, widać moje palce jak odkładałem, no ale zobaczymy czy to się utrzyma do rana, czy nie. Czy może zniknie jak całe zmatowieje. Zobaczymy. Tak więc ja lecę szybko zmontować wam ten filmik, żeby jeszcze dzisiaj wskoczył. A was zostawiam z tym pytajnikiem. Co i jak wyjaśni się już w najbliższych odcinkach. Cześć, trzymajcie się.